No i przyszła zima. Ja pierdziu, ale pomarzło wszystko, nie? Zobaczcie, jak wygląda ulica w Anglii. Śniegu nie ma, jest mróz. Jest minus 4 stopnie z tego, co pokazywało mi na termometrze, na Alexie. Dzisiaj już wyszedłem w bluzie tutaj. Jest minus 3, pokazuje w samochodzie. Odpalił. Lecimy, zaraz pogadamy. Słuchajcie, ale mróz. Ale mróz. Ale mróz. Jest minus 4 normalnie, tylko przez chwilę było minus 3 pod samochodem. Jest minus 4. Ja jadę rano, wiecie. Chciałem podziękować temu Rafałowi z poniedziałku, nie? Bo dorzucę to pewnie do poniedziałku. Jadę, wiecie, podłączyć te grzejniki, bo baba zamarznie. Nie, no tam centralnie działa, ale w tym pokoju nie działa, więc pewnie w tym pokoju to tam jest mróz. Słuchajcie, zaraz wam zrobię update. Ale biało dookoła, z szyby to tylko tak poskrobałem na sztukę, żeby tylko można było jechać. Ja, ale wiecie co, już dawno takiej zimy to nie było. Nie było, po prostu nie było. Że zaraz wam dam update już ten, na miejscu. Umówiłem się dzisiaj ze Stachem, że na 3 godziny go potrzebuję, bo on może mieć część gratów na samochodzie, część ja, więc żebyśmy siebie nie szukali. Powiesimy je, zepniemy, przykryjemy podłogę. Chyba tam jeszcze skirtingi pani chciała, żebyśmy je podocinali tak na sztukę, bo ktokolwiek tam ma kłaść podłogę, no to oni je sobie później pomontują. Także zobaczymy się za chwilę na miejscu, słuchajcie. Ale mróz! Mróz! Dojechałem, słuchajcie. Ale to jest jedyna moja bateria, także nie wiem, czy ja wszystko nagram dzisiaj, bo przecież ja z domu baterii nie wziąłem. Także będę musiał szybko i na krótko. Let's go! Idziemy do środka. Słuchajcie, jestem, pokażę wam, bo zanim posprzątamy, to jeszcze ten karpet ogólnie to będzie do wyrzucenia, tylko go odrolujemy na chwilę. Belka jest, wszystko jest obłożone, kołbing założony, przemalowany na raz. Resztę już będzie robił malarz. Nie wiem, czy jest właścicielka, czy jej nie ma, ale tak to wygląda na tą chwilę. My jeszcze mamy tylko do powieszenia grzejnik, tu spiąć je razem. Podłoga jest zrobiona, słuchajcie, to jest cała akcja też, że tu się już nie ma nigdzie. Zrobione. Słuchajcie, przyjechaliśmy powiesić grzejniki, a my tu jeszcze podłogę prostujemy, nie? I zauważyłem jedną taką ciekawą, fantastyczną rzecz. Podłoga została skręcona, żeby nie trzęsła się, ale wyszła taki cyrk, że odkryłem, że ta podobudówka, ktokolwiek ją budował, to podłoga spada w tamtą stronę, słuchajcie. I to jak Stachu tu później skręcił, to się okazało, że delikatny banan się tutaj zrobił. Więc żeby zredukować teraz tego banana, to wyjęliśmy te słupki, które tam podstawione zostały. I nagle się trochę wyprostowało, ale i tak muszę obniżyć tego joysta. Bo tu normalnie nie wiem, jak oni to obstawili, słuchajcie. Muszę tam podkuć z lewej strony, podkuć z prawej i z lewej. Spróbować zredukować tego banana tutaj, bo oni to tak, nie wiem. Chyba był tu jakiś cieśla bez poziomicy, słuchajcie, wcześniej. Dobudowali coś, do czegoś, ale nikt poziomicy pewnie w łapach nie miał. Więc jak ja już to mam otwarte, to ja to szybko zaraz poprawię. Podkuję. Będzie job done, słuchajcie. Let's go. Ona to zapomina. On tak. On to jest, jak wychodzi, to tak. Jest kolejność. Tak, tak. A ona... Jeden już jest. Drugi zaraz. Następny już powieszony. Przygotowany. Podpinam. Dobra, słuchajcie, chwila prawdy. Idę napełnić system, podłączone, zrobione. Let's go. Dobra, słuchajcie, jest pierwsza wpłata, słuchajcie, i czapka pierwsza leci do pierwszego wolontariusza, także to jest dobra wiadomość. Druga jest taka, że mamy skończone. Dobra, zobaczymy się w poniedziałek. Zrobione. Dobra, teraz jest lepiej. Łazienka posprzątana, okno przemyte, parawet przemyty. Możemy to zostawić dla malarza, resztę i tak dywan leci, słuchajcie, bo podłoga będzie w nowym roku wymieniana. Hello. Hello po weekendzie, słuchajcie. Jak tam wam minął weekend? Witam wszystkich.
u nas poniedziałek. Zabieram się dopiero powoli. Jedziemy tutaj na miejsce najpierw zrobić plan. Będę musiał przywieźć trochę elementów potrzebnych do zrobienia dzisiaj poważnej roboty, słuchajcie. Zostawię tam prawdopodobnie Stacha, ale nie wiem jeszcze z kim, czy z Rafałem, czy z Adrianem. Podejmiemy decyzję. Na początek zrobimy plan, słuchajcie. Tam projekt został skończony w środku. Przygotowaliśmy sobie bazę betonową na zewnątrz. I też jest plan, żebym zaczął dzisiaj tam tak naprawdę kłaść slapy, więc wszystko zależy od pogody. Na razie ta pogoda jest taka sobie, powiem wam szczerze, jest 0,5 stopnia. Też trochę się martwię, czy nie jest za zimno, kurde, no. Zobaczymy. Ciężko tu odczytać dzisiaj. Na razie pokazuje, że... Na razie ma nie padać cały dzień. W ogóle ma nie padać cały tydzień. Ale ma być zimno. I w poniedziałek ma być super ciepło. Nie wiem, o co tu chodzi. 11 stopni pokazuje na poniedziałek. Nagle taki skok temperatur. Tak jakby najzimniejszy tydzień jest teraz. Sobota, niedziela... niedziela, poniedziałek ma padać, wtorek. Nie wiem. Zobaczymy. Będziemy obserwować, słuchajcie. Tak czy siak, dzisiaj jest poważny temat. Będziemy musieli poprzepinać te waste'y. Ustawić nową beczkę i do niej podpiąć wszystkie nowe rury, także niby niedużo, bo wiecie, do rurek kładziesz i jest, nie? Ale trzeba przygotować tam otwarcie w ścianie, trzeba zobaczyć, jak to wygląda i pierwsze co, to najpierw właśnie chłopacy zrobią, zanim ja pojadę do sklepu. Ja pojadę do sklepu, przywiozę kolanka, jakieś łączki, rury, beczkę. Beczkę właśnie nie wiem, czy wykorzystamy tą starą, czy kupimy nową, jeszcze nie wiem. Muszę zobaczyć po prostu, w jakim ona jest stanie, bo po odkopaniu nawet nie patrzyłem na to, jak to wygląda, nie? Także słuchajcie, muszę pas schować. Dzieciaki zostawiły pas po wczorajszej wycieczce w drzwiach. Zanim odjadę, bo nikt tego później już nie zrobi. I tak będzie wisiał. Wczoraj byliśmy w Londynie, słuchajcie, w Battersea Station. Fajnie tam jest, naprawdę. Zupełnie inaczej jest zrobione ten centrum handlowe. Nie jest jakieś ogromne, bo część sklepu w ogóle nie jest jeszcze otwarta, ale sama taka otoczka tego, wiecie, miejsca jest fajna, nie? I parking był niedrogi, bo za kilka godzin zapłaciliśmy tylko 6 funtów, także nie jest jakieś źle. Jeżeli jeszcze nie byliście w Battersea Power Station, to lećcie, bo tam też jest dobra historia z tą Power Station. Ona wiele lat stała pusta, nic się nie działo, nie było żadnego planu, tylko straszyło tak naprawdę te miejsce. Zmieniało co chwila właściciela. Jeden zrobił więcej hajsu, drugi mniej, ale każdy tak naprawdę po drodze zarobił na tej inwestycji, przetrzymując ten obiekt. I wreszcie od wielu lat tam zaczęli kombinować co z tym. Nie wiem, czy 7 lat temu nie zaczęli całego tego remontu. Warto zwiedzić. Ale to jest u mnie na tym, na TikToku tylko. Short tak naprawdę, bo ja nie nagrywałem jakoś specjalnie. Dobra, idę wrzucić te pasy, za chwilę pogadamy. Pewnie już na miejscu. Miłego dnia wam życzę. Cześć. No, no muszę to ogarnąć. Słuchajcie, niespodzianek kilka, ale to już żaden niespodzianki. Ta rura, która była rurą odpływową, tutaj podobno z ogródka miała zbierać cały bałagan. Oczywiście ostatecznie tutaj klient położył sobie slapy, więc ta rura pewnie nigdy nie działała, no bo jak mogła działać, jak ona indziej nie była podłączona. Ona tylko tu wisi, słuchajcie. Dobra, plan jest taki doskonały, że te studzienki dzisiaj przesuwamy. Tam robimy otwarcie w domu, żeby złapać się z pionem, który jest z łazienek u góry. Jedna rura będzie totalnie odłączona od kuchni. Zrobimy tylko temporary połączenie. Ta rura będzie lekko przedirektowana na lewo. Ta studzienka na lewo. I tutaj powstanie nowa studzienka, która będzie łączyła nam kanalizację z góry i z toalety po tamtej stronie. Także jest plan. Zobaczymy, ile się da tego planu wykonać. Let's go. Powiem wam, że nie wiem, czy nam się to dzisiaj uda, ponieważ tam za bloczkiem, tym pierwszym, jest beton, słuchajcie. Nie wiem, co tam za filozofia była. Spróbujmy włączyć się jeszcze raz. Będzie dzisiaj, słuchajcie, długi to dzień, jeżeli chodzi o waste'y, bo mamy tam beton. Słuchajcie, cały czas rozkminiam,
co tam się wydarzyło podczas budowania tego domu, bo mieliśmy plan doskonały, przebić się przy ścianę, złapać rurę i podłączyć, a my tam nie mamy teraz takiej możliwości. Nie wiem, kurde, muszę to rozkminić. Jak to coś czuję, że będziemy rozbijać podłogę w środku przy tej rurze. Tak to się skończy. Idę na razie po rury, wrócę do chłopaków, wezmę im kawę, bo jest trochę zimno i będziemy myśleć dalej. Kurde, ludzie, jest zimno, po prostu jest zimno. Jest super zimno, jest 2 stopnie. Chyba będę musiał drugą bluzę jakąś założyć. Kurde, masakra. Rury nie kupiłem w Screwfixie, bo ich nie ma. Out of stock, ale mam tutaj blisko jeszcze jeden sklep lub dwa. Więc podjadę najpierw do City Plumbing, zobaczymy co oni mają. Może mają wszystko i nie będę musiał kursować. Wracam do Boysów, zobaczymy jakim ten beton. Kupiłem, słuchajcie, otwornicę 150, bo może wpadłem na taki pomysł, że po prostu przewiercimy się i spróbujemy rozkuć ewentualnie w środku posadzkę. Cały czas gdzieś moja głowa kombinuje. I kupiłem jeszcze jeden młotek tytana, bo ten jeden tam jest taki trochę uszkodzony. Lećmy do sklepu, zobaczymy co oni tam mają. Słuchajcie, no co ja mam powiedzieć? Szybko poszło. Wszedłem, mówię, macie rury? No wiecie, te pomarańczowe, rury. A on do mnie mówi, że nie ma. Ja mówię, jak nie masz? No, nie mam, nie dostarczamy ich. My tylko robimy je te wewnętrzne wszystko. Pokazał, wysłał mnie do sklepu, gdzie robią, wiecie, te plastiki różne rodzaju. Nie wiem, ja nie wiedziałem, że oni tam rury dostarczają. Nie ma rur, słuchajcie, pomarańczowych w drugim sklepie. Co tu się dzieje? Tego to się nie spodziewałem, a szczególnie w sklepie, w którym jest hydraulika. I powinienem wszystko dostać od ręki. No jednak nie, nie mają. Tego akurat nie dostarczają. Czyli rur tych, co idą w ziemię, nie mają. Jeszcze mam ewentualnie Wixa, ale kazał mi jechać tam, zobaczymy. Ej, słuchajcie, widzę, że reklama jest, to może mają rury, zaraz się wszystko okaże, słuchajcie. O, śnieg pod nogami, słuchajcie, zobacz. A słyszałem, że na M25 tragedia była i to niezło. Dobra, wbijamy się. Jestem w świecie, o którym jeszcze nie wiecie. Także to nam niepotrzebne. Ale mamy 45 z gumami, mamy, super, mamy łączki, mamy, super. I 90 jeszcze by się przydały i to by było wszystko. Dobra, zaraz to znajdę. Dobra, biorę kawę, słuchajcie, idę do Boysów. Musimy się naradzić, bo jest następny problem, słuchajcie. Serce albo bateria, coś wysiądzie na bank. Słuchajcie, po pustaku, który był z przodu, tak jak widzicie, tam jest wylewka betonowa. To jest w ogóle cały paradoks. Czyli jakby dolali fundament sobie do góry na stelażu, a później dopiero murowali z zewnątrz. Tak czy siak, rurę już mamy. Stachu ją nawet upolował, tu widzę. Ona już nawet, nie wiem czy się nadaje, czy tu... Powiem tak, że trzeba będzie tu wykuć więcej, żeby się do niej dostać. Ona jest oblana betonem. Także będziemy działać. Możliwe, że nawet dojdziemy aż tam. I tu by kolanko. A tutaj kolanko i tam się podłączy, czyli ten kanał otworzymy za drzwiami, wiecie? Możliwe, że tak się skończy, nie? Dobra. Najważniejsze, że mamy rurę. Musiał podchodzić dalej, żeby w koło. Tak. No. Jak ja lubię, jak ludzie pracują. Lubię na nich patrzeć. Jest ekipa. Dobra, czekajcie. Oczko wytarte. Nie wiadomo, czy to się nagrywa, czy nie. Za zimno dla GoPro. Dobra, trzeba było wymienić baterię. Słuchajcie, na baterię z samochodu, bo jednak jest za zimno. I GoPro przymarzło. Więc co mamy? Studzienkę mamy przestawioną jedną. Ale tamta jest łatwa ogólnie. Bo tu jest tylko woda. Tu dziura jest wyrobiona. Musimy utrafić kibel. To przygotowujemy tylko już poziom pod tą rurę do finału. Studzienka przesunęła się o te prawie 50 cm bliżej płota. Tutaj mamy dziurę, słuchajcie, też już zrobioną na tyle, żeby widzieć co się dzieje. Widzimy naszą rurę i widzimy naszą łączkę, ale akurat natrafiliśmy na masę prętów dookoła, więc... Nie wiem, że GoPro znowu zamarzło. Plan jest taki, że chcemy to wyjąć, podłożyć 90. Ale czy się uda? Zobaczymy. Trzeba to nagrać, bo oni nie uwierzą nam.
Słuchajcie, dziurę robimy za kiblem. O kurwa, ale oni to zrobili. No właśnie. A rura jest z lewej, słuchajcie, i idzie do góry. Pojebało. Ale to nie do góry, rura to nie jest do niczego, okazuje się, tylko po prostu była wentylacja, którą ktoś już obciął i ten klient nam powiedział, że ona jest obcięta. Ona nie służy do niczego, więc co zrobimy? No nie wiem, co wam powiem. Robimy dziurę za kiblem, tyle wam powiem. Powiedzcie mi, kto wymyślił zaworek za tym kiblem? Tutaj. Jak ja mam się do niego dostać, żeby go zamknąć? Czy jest taki mały człowiek gdzieś tutaj? Adrian, potrzebuję jakichś małych rączek. Ja to mogę zakręcić. To jest jakieś niemożliwe, nie? Trzeba rozwalić całego boksa, żeby dostać się do zaworka, którego dalej się nie można dostać. Uciekam. Nie, słuchajcie, jest plan. Choć tej całej tragedii od znajdowania ciągle jakichś przygód, znaleźliśmy plan. Jadę po nowy kibel, bo i tak trzeba go wymienić. I jadę po jakieś dwa kolanka, bo nam zabraknie. Dobra, słuchajcie, chyba wszystko mam już dzisiaj, jeżeli chodzi o te łejsy. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko spiąć do końca dnia, bo wiecie, później zostawimy ich bez toalety albo bez prysznica i będzie śmiesznie. Także postaramy się dzisiaj to skończyć, żeby mogli używać to, słuchajcie, i wtedy przynajmniej będziemy mogli to testować. Jutro mam w planach już robić swoje patio. Dzwonią do mnie ludzie, let's go. Słuchajcie, plan był doskonały, zrobić dziurę. A to się tak nie da, po prostu prętów tutaj nie żałowali, powiem wam szczerze, nie? I do tego wszystkiego, jak widzicie, jest rura. Jeszcze była tutaj rura gazowa w posadce i w ogóle się nikt jej nie spodziewał. Nikt nic nie wie. Dobrze, żeśmy jej nie ubili, słuchajcie, bo byłyby jaja. Także nie wiem, za chwilę to się tak skończy, że ja po prostu otworzę tutaj dziurę. I wszystko w temacie, bo to jest po prostu walka z czymś, co ciężko pokonać. Spróbujemy. Ja wam powiem, że już tu nie ma czym oddychać, słuchajcie. Co chwila jakiś pręt. Następny pręt. Najważniejsze, że już jedno mamy podłączenie. Stachu tam dorwał się do rury. Pokażę wam za chwilę. Powiem wam, że ostatecznie podłączyliśmy się, już nie chcę mi się bierać. Jestem tak wyjechany, słuchajcie. Obmyłem tą swoją twarz, ale ledwo co oddycham. Kujesz, 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 kujesz i kujesz. I zamiast to się jeszcze tam, wiecie, no idzie jakoś powoli. A tu pręt, drugi pręt, trzeci pręt, czwarty pię... O! Wszystko mamy już, tamta rura jest podłączona. Tak to mi porady, pokażę wam jutro, jak zostawiliśmy to. Więc mogą używać łazienek u góry. Kibel na dole to jest po prostu szaleństwo, nie? To najtrudniej teraz z tym kiblem wychodzi. Mogliśmy się centralnie przewiercić przez ścianę, słuchajcie. Tak typowy angol by zrobił, job done. A ja się pierdzielę, bo chcę tą rurę schować, podłączyć pod ziemią. Kurde, gdybym... Nie wiem, to jest taki mój charakter, powiem wam szczerze. Gdybym... Bo można to zrobić łatwiej, to nie... Tylko po prostu Rafał nie chce. Rafał tak ma. Jestem trochę na siebie zły, bo wiecie, target miałem, żeby to dzisiaj faktycznie zrobić, a tu cały czas jakieś podgórkę, jakiś problem. Pokonuję ten problem, każdy nowy pokonuje, tylko wiecie, czasu zaraz zabraknie. Jutro myślę, że już spokojnie będziemy mieli te łejsy pozapinane. Studzienka jedna jest podpięta, ta deszczówka, także spoko. Ja teraz jadę jeszcze na Waterlooville do naszego klienta, do Ralfa, u którego robiliśmy patio i kuchnię. Tam poprosił mnie, żebym mu zablokował starą rurę odpływową, bo w studzience, wyobraźcie sobie, ma rurę, która donikąd nie idzie. I byli tam panowie od kanalizacji i powiedzieli mu, że tam najprawdopodobniej żyją szczury, bo on je tam słyszał wcześniej i myszy też słyszał, więc teraz to już w ogóle połączył fakty i poprosił mnie, czy mógłbym to jakoś zablokować. Więc kupiłem piankę, pojadę, zapiankuję to wszystko, wiecie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że szczury już tam nie wyjdą, albo nie wejdą. Mam nadzieję, że że ich tam nie ma, bo jak ja zacznę piankować, to one może zaczną spierdzielać. Wiecie jak to jest. Jeszcze nie wiem, co mnie czeka. Zresztą pokażę wam zaraz na miejscu, nie będę się z wami żegnał. Także dzisiaj dzień, powiem wam, urywanie rąk.
Dobra, słuchajcie, dojechałem, zaraz wam pokażę, o co kamane. Dobra, słuchajcie, odkryłem to i tu jest kanalizacja. Ja wiem, że to nie jest fajny widok, ale umyłem to przed chwilą wodą. To jest tylko jakieś błoto ogólnie. Więc tam jest rura, tam. I ta rura jest kompletnie już nieczynna. Ta rura jest czynna, a ta nie. Więc co zrobimy? Postaramy się ją zapiankować jak najgłębiej. Podobno tam nic nie ma, bo był jakiś pan z kamerą, więc no, co mi zostaje? Spróbować to zatkać, żeby tam nie wchodziły żadne szczury, nie? Let's go. Dobra, słuchajcie, na głębokość gana, w rurę, zapiankowałem. Teraz psikałem, żeby nie wyrosło to za dużo. Poczekam jeszcze chwilę. Job done. Ciężki to dzień dzisiaj, powiem wam szczerze. Poniedziałki chyba należą na najbardziej ciężkie dni w moim całym tygodniu. Ale dzięki wam dam radę. Zawsze daję radę. Nie, najgorsze to jest zawsze ten problem, wiecie, rozwiązać go, znaleźć metodę na ten problem. Zobaczymy, no jutro powinniśmy już tam skończyć z tymi odpływami. Także życzcie nam powodzenia. Ja wam życzę miłego dnia, wieczoru i poranka, kiedykolwiek. Także ja się z wami żegnam, misiaczki. Zobaczymy się jutro. Ciao, bambino.